Cześć moi drodzy, tutaj BlueJane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam do gry Adam i Ewa Zombies! Tak! Przygoda z zombiakami nadchodzi! No to play! O, super drzewko i mamy listeczki jesienne, Buda! Mieszkasz w budzie? Adam! Kliknij na drzwi. O, tu jest jakaś butelka. O, kliknij na Adama. Broń się przed kotowymi zombiakami. Kocimi! Kocimi zombiakami, nie kotowymi. No nieważne. Play! Ważne, że to są zombiaki i ważne, że mogą nam zrobić krzywdę. O, kosz na śmieci. Płotek, auto, zielone. Na razie nigdzie nie widzę tutaj żadnego zombiaka. O, jest kot zombiak i co teraz? O, nie przydała nam się na nic, niestety. O, kluczyk, kluczyk jest, kluczyk, szybko, szybko. O, 16 ton. Tylko mokra, zielona plama z niego została zombiakowa. O, czas się kończy, patrzcie. O, cześć, tutaj był kot zombiak. O, młotek, szybko, wyciągaj te gwoździe, kolego, szybko. O, niestety zjadło i znowu to samo. Czekajcie, bo zagapiłam się. A tu trzeba działać naprawdę szybko. No uciekaj, uciekaj przed kotem zombiakiem. Jest, udało się. Wcześniej kliknęłam i od razu się zrestartował poziomas. O, a tu co jest? O, ratunku, ratunku! Ech. Dobra, już wiem, że tu nie należy klikać. Ale jest jeszcze wiaderko, jest jeszcze nietoperek. Jest wtyczka. Jej, i odkurzacz. Odkurzaj, szybko, szybko! Znowu się nie udało, moi drodzy, nie zdążyłam. Jeszcze raz, dobra. Szybko, wtyczka, odkurzacz. Tak, posprzątaj ten bałagan. Skrzyneczki. O, i uciekamy, uciekamy szybko, bo już prawie się przedostał. Jest, jest, moi drodzy. Ojej, jakie to stresujące. Jest, znowu łopata. A tu co? Kot zombiak znowu się przedostanie do nas? Nie, wieczko było za ciężkie. Ha, 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 ha. O, smażony prądem zombiak. O, do widzenia, taczko. Ojej, do góry, do góry. Do góry. Nasza window. I co, jeszcze do góry? Jest, super. Aż zobaczymy chmury, tak. O, nie zobaczyliśmy chmur, ale rozgwieżdżone niebo. Tu jest jakaś wtyczka. Ale pani sowa nam przeszkadza. Śpi sobie. Jakby się jej pozbyć. O, do komina wrzuciliśmy cegłę. Kolejna postać, która boi się nietoperków. Juhu, pofrunęła sobie. Haha, na ten drugi dach. Świetnie, i co dalej? Och, wzruszył ramionami. To chyba jeszcze nie wszystko, zdaje się. No i co teraz? Dalej nic? O, jest strzałka. Ja wiem, że tam, ja wiem, że tam. O, ojej, tu jest jeszcze jakiś przełącznik. Ale nie da się w niego kliknąć, moi drodzy. O, no przecież! Miałam tą wtyczkę włączyć! Czemu mi się cały czas wydawało, że ją włączyłam? Och, nieważne. No dobra, dalej, koleżko. Do dzieła! O, i mamy kolejny poziomas nocą na dachu. O, antena satelitarna. Ciekawe. O, spadł! Na szczęście nie dostał się do nas. Przełącznik. O, super! Nie spadło mu na głowę, a to ciekawe, chyba obok spadło. Co to jest? Granat! O, bum! Patrzcie, smażony kotozombiak! Hehe. No cóż, nie da się włączyć ponownie wtyczki. O, a to co? O, no i teraz możemy wreszcie sobie spokojnie przejść na drugą stronę. Play! O, gadki! Znowu! O, pani Sówka nam cały czas towarzyszy. Jak miło, światełko. Musimy zejść w dół, jest strzałka. O, co to wystaje? Drabina! Super, moi drodzy! Och, cały dom żeśmy przemierzyli i teraz hop! O, na szczęście nie spadliśmy. Jest siekiera! No wychodź! Siekiero! Wychodź! No mocno! Och, nic z tego. Kot zombiak. Są grabie. O, listki, ale niestety się nie ruszają. O, i mamy mocno, mocno, mocno tą kłódką zamkniętą skrzynkę. Musimy się do niej jakoś dostać. O, patrzcie, tak jakoś dziwnie wyglądają te cegły. O, jest kluczyk, był pod cegłą. Moi drodzy, jak fajnie. No, dalej, dalej.
I cóż my tu mamy? Kolejny kluczyk. Do stacyjki tym razem. Świetnie. Jedziemy? Jedziemy? O, czemu nie mogę jechać? Jeszcze siekiera. O, no i teraz wyszła. No, nareszcie udało się wyrwać. Biedny kotek zombiaczek. Przykro mi, kolego, ale byś nas zjadł. Ojej, patrzcie. O, przyjechaliśmy już tyle koto-zombiaków. O, i co dalej? A, siekiera. Do widzenia, do widzenia. Ojej, odrąbaliśmy mu łapkę. Biedny koto-zombiaczek. Ojeju, jeju, ale tak to bylibyśmy jego obiadem. A właściwie takim posiłkiem nocnym, bo tutaj jest jeszcze noc. Co dalej, co dalej? Uciekaj. O nie, biedny. Cóż, trudno. Och, albo on, albo my. Niestety, o nie, o nie, o nie. Co tu trzeba zrobić? Naprawić traktor? Nie, tu jest klucz. Nie da się. Ojej, uciekaj, kreciku. Co to jest? Wiaderko? O, o. Dalej nic? Teraz się dostaniesz. Świetnie. O, szybko, 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 Adam. Szybko. Jej, w ostatniej chwili. Och, miałam serce na ramieniu. O, a to co? O, bum. No, to było po prostu genialne, moi drodzy! Plus 5 do inteligencji! No, brawo, bravissimo! Nie no, no już wiemy, że należy unikać tego żółtego. Och, uwaga! Zielony. Bum! Niebieski. Bum! Fioletowy? Bum! O, biedny! No cóż, kolego! Znowu to samo. Albo on, albo my! Okej, tego nie włączamy. Tego żółtego nie włączamy, Adamie. Tak, włączyłam z rozpędu. Och, kotek sobie leży, wygrzewa się. Nie, nie wygrzewa się, po prostu sobie leży, bo nie ma słońca, jest księżyc. No tak. O, kilof. O, o! Zjadły go! Koto zombiaki go zjadły! Nawet jedzą przedstawicieli własnego gatunku. O, kurczę pieczone. Kilof? Mogłeś przecież się tutaj wydostać, koleżko. No ale on woli pod ziemią spacerować, jak widać. Ciekawe, że ten kot nie zamienił się w zombiaka, tylko go po prostu zjedli. I co dalej? I co dalej? O! Krecik tu jakiś leży, biedny. To była pułapka na krety chyba jakaś. I co teraz? Koto-zombiak. O! O! Pułapka na koto-zombiaki! Błahahahaha! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O! Musimy się dostać tam na górę, ale tutaj zagradza nam ten czerwony gruchot. O! Super, patrzcie, możemy go podnieść. Do widzenia, świetnie, i do góry. A, do góry, aż zobaczymy chmury! Jej, nareszcie niebo, nareszcie niebo! Wyszliśmy spod ziemi. O, i znowu samochodzik! Chyba trochę zepsuty. Śrubka, nowa śrubka. O, mamy klucz. Odkręcimy tą starą śrubę. Do widzenia. Stara śrubo, brzydka. O, tak. Wkręcimy nową. Włączymy zaraz nasze autko. Zamykamy maskę. I co teraz? Brawo, bravissimo! Super! Udało się, moi drodzy! Co wy to pijecie? To jest chyba jakieś mleko zombiakowe z butelki. Na pewno tak, na pewno tak. Miau! Ha, 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 ha! Nie uda wam się przede mną uciec, wstrętne koto-zombiaki! O, lodówka! A, co ja mam zrobić? Ojej! Nie należy klikać w tą pierwszą lodówkę, moi drodzy! Okej, okay, patrzcie! Klamka! Co tu jest? Mam nadzieję... No, na szczęście to nie był zombiak. Kluczyk! O, a to co? A, trochę zardzewiała ta kłódka. No tak, to by się zgadzało. I co teraz? No, wchodź, Adamie. O, o tak, nie ma to jak nocna, wspaniała kąpiel koto-zombiaka. O, mamy jakiś safe, ale nie da się ruszyć go na razie. Niestety, moi drodzy, patrzcie, tu coś jest napisane. 6 minus 4. 2. O, zaznaczyło się. 40 przez 10. 4. 72 minus 66. 6. O, i co teraz? Jej, patrzcie, jakie zapasy mleka! Hehehe, ekstra! Jej, i kluczyk do kłódki. O, co dalej? Otwieramy klatkę. O, pieczony kot!
No nie no, przecież on i tak już nie żyje, to właściwie nie powinno mu się nic stać, tak myślę. Okej. Och, ojeju, z takimi sprzętami elektronicznymi i z wodą to trzeba niezmiernie uważać. Jak się wchodzi do wanny, moi drodzy, to nie należy niczego pod prądem zabierać ze sobą, to chyba jasne. O. Ojej, ojej, nie mogę tego ruszyć. Adamie, głośniej, aha! No i teraz przesuwamy. Brawo, bravissimo! Mamy tu jeszcze wiaderko, mamy siekierę. O, widzę, że są bardzo zapatrzone te kotki. O, zapasy mleka, o, czaszka! To pewnie tego, co go zjadły. Coś jeszcze tutaj możemy zrobić? O, jaka biedna roślinka, cała zwiędła. Okej, jednak trzeba było po prostu na Adama kliknąć. O, jej, jaka plansza dziwna, trochę inna perspektywa. O, co to jest? Wykrywacz metali, zdaje się, moi drodzy. O, coś wykrył? Coś tu jest? Coś tam jest, patrzcie, skrzynka. Klucz? Jej, super, wydostaniemy się stąd nareszcie. No dalej, Adamie. Brawo, bravissimo, tak, wejdź sobie na górkę. O, a to co? Drzewo. Jakaś trucizna wylana, to jest chyba. O, co to za światło? Niebieskie? Może lepiej tam nie wchodź, Adamie, 5 minut później. O. Oni dalej oglądają telewizję. O nie, nasz Adam zamienił się w zombiaka! O. O. O nie, nas też chce złapać, ratunku! Moi drodzy, gierka naprawdę fajna, serdecznie wam ją polecam i zapraszam do kolejnych materiałków na moim kanałku. A tymczasem żegna się już z wami Blue Jane. Cześć!